Jeszcze jaki kabaret? Kabaret Czesław. Tak, tak. Właśnie dzisiaj w piwnicy Farnej pod Blaszanym Kurem o godzinie 20. Kabaret Czesław pochodzi z Poznania, tworzy go trzech mężczyzn i Stereotypy to najnowsza propozycja tej grupy. Jak sama nazwa wskazuje, cały ten program będzie opowiadał o stereotypach i uprzedzeniach, czyli o uproszczonym postrzeganiu rzeczywistości. Jest to ponad godzina skeczy i piosenek, które jak zawsze w przypadku kabaretu Czesław opierają się na często nietypowych i zaskakujących pomysłach. Także myślę, że warto zobaczyć. A ty na który kabaret się wybierasz? No dzisiaj do piwnicy pod Blaszanym Kurem. Proszę bardzo, tak. Fajnie. O, zazdroszczę. Okej, okay, inne wydarzenia, które mają miejsce dzisiaj? Dzisiaj w Fundacja Bukareszt o godzinie 19 organizuje spotkanie, tak, już za chwilę, organizuje spotkanie z Jeanem Rolem. Jest to dziennikarz, reporter i pisarz, który między innymi swoje teksty publikował w Le Figaro. Autor ma na swoim koncie aż 18 książek. Jego powieści i zbiory reportaży są tłumaczone i wydawane na całym świecie, między innymi w Niemczech, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech. Dzisiejsze spotkanie z autorem poprowadzi Waldemar Kuligowski. To bardzo ciekawe spotkanie. Zapraszamy serdecznie na godzinę 19. Już się rozpoczyna, ale z tego co wiem, do Fundacji Bukareszt można wejść w każdej chwili i miejsce znajdzie się również dla każdego. Dni Kuchni Węgierskiej, tak? W Poznaniu, bo tutaj widzę, w ramach obchodu właśnie Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dzisiaj właśnie Węgry są na tapecie w Poznaniu, tak? Tak, dzisiaj, od dzisiaj do 27 marca 6 poznańskich restauracji będzie serwować oryginalne dania kuchni węgierskiej. Poznańskich kucharzy wspierać będzie węgierski szef kuchni Akos Kalaj, który pomoże w przygotowaniu tradycyjnych potraw i doborze oryginalnych produktów, a pełną listę restauracji proponowanych dań nasi widzowie mogą znaleźć na stronie Wielkopolskiej Izby Gastronomii. Ciekawa jestem kuchni węgierskiej, nigdy nie próbowałam, więc... A ty próbowałaś? No ja też nie. No właśnie, widzisz, ty wybierasz się na kabaret, nie, więc nie będziesz miała możliwości. No nie, do 27 marca będą dostępne te dania węgierskie. 13. Wiosna Młodych, tak? 2011. Tak, w Centrum Kultury Zamek. Będzie to kolejna edycja imprezy, w której zaprezentują się teatry szkolne, między innymi licealne, gimnazjalne, ale też studenckie oraz formacje niezależne, zespoły muzyczne, grupy artystyczne. W programie będzie wiele spektakli, koncertów, wystaw plastycznych i różnych innych działań artystycznych. No dobrze, czyli to wszystko, co jeżeli chodzi o koncerty, tak, imprezy, które mają miejsce, spotkania, jest w czym wybierać, o dziwo, ale to bardzo dobrze, na tym nam bardzo zależy. No właśnie, w kinie Sex Story, tak? Co tutaj ciekawego? Natalie Portman przede wszystkim, znana aktorka, tak? Natalie Portman, która wciela się w rolę Emmy i Ashton Kutcher, który gra Adama. Przypadkowo spotykają się po latach, a ponieważ Emma cierpi na alergię na związki, Adam zupełnie jej odrzucił, oboje decydują się wyrzec emocji i zostać przyjaciółmi. Jest to opowieść o dwójce młodych ludzi, których na początku łączy jedynie związek fizyczny, a później przeradza się w coś głębszego i ta znajomość staje się bardziej romantyczna. Dzisiaj możemy ten film zobaczyć w Multikinie o godzinie 20 lub Cinema City Plaza 21:45. Zapraszamy, jak ktoś ma ochotę zobaczyć Sex Story. Poznasz przystojnego bruneta, tak? To jest też najnowsza komedia Woody'ego Allena, którą możemy, ja tutaj może podpowiem, zobaczyć w kinie Muzea o godzinie 21:15, Cinema City Kinepolis godzina 21:45. A o czym jest ten film? Sally, czyli Naomi Watts, podkochuje się w przystojnym szefie Gregu, w tej roli Antonio Banderas. Jednak szef, nieczuły na jej awanse, próbuje usilić inną kobietę. Może więcej nie zdradzimy. Zapraszamy do kin. No właśnie, a widziałaś Salę Samobójców? Nie widziałam, ale słyszałam bardzo różne opinie na ten temat. Większość ludzi była w szoku, ponieważ ten film, z racji tego, może że jest polskiej produkcji,
ludzie uważają tak, że może nie warto iść na tego typu film, bo nie wiadomo, co to tak naprawdę będzie, chociaż spotkałam się też z dobrymi opiniami, że to film, który daje dużo do myślenia. Mhm. I warto zobaczyć. A gdzie można zobaczyć Salę Samobójców? W Multikinie o godzinie 20:40 lub Cinema City Plaza godzina 21:30. Zapraszamy do kina na Salę Samobójców, abyście mogli sobie wyrobić własną opinię na temat tego filmu. Droga Kasiu, chyba wyczerpałyśmy temat, tak? Jeżeli chodzi o kulturę. Tak, sądzę, że dzisiaj się dużo dzieje. Zaczynamy głównie wszystkie koncerty o godzinie 20, także jeszcze jest czas, żeby się przygotować i wybrać tak. na koncert. Zapraszamy do tego, zachęcamy, abyście wyszli z domu. Dużo się, tym bardziej, że jest z czego wybierać. Tego się trzymajmy, oby kolejne dni również były obfite w wydarzenia kulturalne. Bardzo Ci dziękuję, życzę Ci tutaj miłego wieczoru, a będzie na pewno zabawny przede wszystkim. Ja Tobie również. Drodzy Państwo, zapraszam teraz na krótką reklamę, natomiast po reklamie już powracamy do Patrycji Piwosz, która tutaj za nami maluje modelkę, oczywiście body painting. Zapraszam serdecznie. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa. Naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman. Ulica Chudzickiego 14 Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Powracamy do Patrycji Piwosz i do modelki. Piękne kolory, ja już tutaj widzę. Możesz chociaż na sekundkę odsłonić, żeby tutaj kamery dojrzały, co się dzieje na ciele modelki. Okej, opowiadaj. Jakie kolory, co tutaj? Piękne kolory przede wszystkim, ale co dokładnie się dzieje? Są kwiaty, tak? No jak już mówiłam, chciałam nawiązać do tej naszej upragnionej wiosny. I chciałam, żeby modelka też trochę wyglądała, jakby była taką panią wiosną. Jak już mamy rozweselać ludzi i wnosić te barwy, no to dlaczego nie? Specjalnie właśnie mieszam techniki. Dodaję brokatów, tak żeby pokazać wszystkie możliwości, jakie istnieją. Czy ta farba długo schnie? Jedna szybko wysycha, a druga w ogóle nie wysycha. Mhm. Czyli farby wodne, te, które już mówiłam, że świetnie się spełniają przy malowaniu dzieci, no to one właściwie wyglądają, mają konsystencję farb plakatowych. Mhm. Tak? A te farby tłuste trzeba przypudrować specjalnym, transparentnym pudrem, żeby one utraciły tą lepkość, tak? Mhm. Ale na przykład wykorzystuję je do tego, żeby można było udekorować jeszcze to ciało różnymi pięknymi świecącymi brokatami lub innymi dodatkami. To jest akurat farba tłusta. Mhm. Powiedz mi, jak długo może się utrzymać taki makijaż? Więc tak. Najkrócej trzymają się farby wodne. Farby wodne najlepiej się u dzieci sprawdzają. Niestety, jeżeli chodzi o imprezy i o dorosłych, to już bardziej bym polecała Supercolor, czyli farby tłuste, te wykorzystywane w charakteryzacji. Troszeczkę inaczej już mają fizyczność ludzie, oni się pocą, już troszeczkę inaczej to wygląda. Więc całą noc wytrzyma Supracolor. Czyli gdyby Pani chciała iść na zabawę wymalowane, całą noc ze spokojem, później już pomagając jej mąż,
można to zmyć, tak? A gdyby spadł